Dzień dobry wszystkim. Cześć Asiu, słyszysz mnie? Tak, słyszę. Dzień dobry. Słuchajcie, wybiła godzina 12, więc myślę, że spokojnie możemy zaczynać. Kto jeszcze nie dotarł, to najpierw dołączę po prostu w trakcie już webinaru. Dzisiaj wita Was bardzo damski team. Ja mam na imię Agnieszka. Jest z nami Asia Kamińska, która będzie dzisiaj naszym gościem, prezenterem. Mogę tak po Asi powiedzieć, że Asia to jest taka osoba, to jest taki HR z pasją i to nie tylko dlatego, że prowadzi takiego dokładnie bloga, być może znacie go i zaglądacie tam na stronę Asi, ale też dlatego, że Asia po prostu myślę, że kocha swoją pracę w HR-ze. Jest specem od komunikacji, czyli tak zgodnie z dzisiejszym naszym tematem, i od obszaru employer brandingowego. Jest odpowiedzialna tutaj za różne fajne, ciekawe projekty na terenie Pomorza. Między innymi jest odpowiedzialna za współpracę z dużym portalem trójmiasto.pl. I dzisiaj nam opowie właśnie o komunikacji wewnętrznej w odniesieniu zarówno do budowania całej kultury organizacyjnej w naszych firmach, jak również do tych ważnych obszarów związanych z działaniami epowymi, którymi pewnie i wy się też zajmujecie na co dzień. Ja również w tym po części uczestniczę, ponieważ też jestem jako osoba reprezentująca team taki po części marketingowy, po części związany z obszarem CX, ale także odpowiadam za komunikację wewnętrzną u nas w firmie, czyli w firmie HR-Tech. I myślę, że Asia zrobi nam takie wprowadzenie merytoryczne i opowie trochę o swoich doświadczeniach i takich dobrych trendach w komunikacji. Natomiast ja później opowiem Wam trochę o narzędziach, o tym, z czego ja osobiście korzystam, co mogę Wam zarekomendować, no i jak to u nas wygląda bezpośrednio w systemie, z którego korzystamy. Dobrze, to Asiu, ja oddaję Ci już naszą wspaniałą publiczność. Dobra, super, dziękuję. I w takim razie witam się raz jeszcze. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało proszę pisać w trakcie. Będziemy odpowiadać pewnie później, chyba że coś będzie takiego, co będzie bezpośrednio nawiązywało do tego, o czym będę mówić, to też się postaram od razu odnieść. I przechodząc do sedna, do naszego dzisiejszego tematu, chciałabym opowiedzieć trochę o komunikacji wewnętrznej w takim aspekcie, jakim jest jej wpływ na kulturę organizacyjną. Tak jak powiedziała Agnieszka, ja jestem osobą, która żywo interesuje się HR-em, żywo interesuje się employer brandingiem i wszystkie takie tematy, które są związane z tym obszarem, są mi bardzo bliskie, a szczególnie jeśli właśnie jakieś takie obszary związane typowo z komunikacją, HR-em czy marketingiem mają wpływ na employer branding, to jest taki temat, który pochłania mnie bez reszty. Więc dzisiaj też chciałabym opowiedzieć Wam o komunikacji właśnie w takim aspekcie, gdyż komunikacja wewnętrzna jest tematem, który przenika, mam wrażenie, wszystkie obszary związane z HR-em, wszystkie obszary związane z budowaniem wizerunku pracodawcy, bo nie da się ruszyć z żadnymi działaniami bez komunikowania. Nie da się zrobić tego dobrze, jeśli tego dobrze nie zakomunikujemy. I to, co ważne, komunikacja jest takim tematem, który dzieje się zawsze. Niezależnie od tego, czy my się tym zajmujemy profesjonalnie jako firma, czy nie, to komunikacja się dzieje. Podobnie też jest z tematem employer branding. To nie jest tak, że nasza firma ma wizerunek pracodawcy tylko wtedy, jeśli o to dbamy. Ten wizerunek pracodawcy jest zawsze, więc musimy o niego dbać, musimy na niego pozytywnie wpływać po to, żeby właśnie był tak postrzegany przez kandydatów i przez naszych pracowników. I z komunikacją wewnętrzną jest dokładnie tak samo. Jeśli my się nią nie zajmujemy, to ona się toczy swoim torem, na który często nie mamy wpływu. Więc będę chciała pokazać, w jaki sposób się tym zająć, tak aby ona była wsparciem dla naszego biznesu, dla projektów, które realizujemy i dla całego funkcjonowania naszej firmy, naszej organizacji. Work with company to jest takie hasło, które zawsze staram się, żeby przyświecało wszystkiemu, co robię w obszarze HR-u, biznesu czy tematów employer branding. I bardzo też do tego Was
zachęcam. Chodzi tutaj o to, żeby pracownik, będąc w firmie, nie miał poczucia, że pracuje dla firmy, że pracuje dla kogoś, tylko że jest częścią teamu, który wspólnie pracuje na jakiś cel. I to hasło, jeśli chodzi o komunikację, jest niezwykle silne, mocne, ma tutaj bardzo duże odniesienie. Bo zwróćcie uwagę, że jeśli pracownik jest odpowiednio włączony w proces komunikacji w firmie, to on się czuje częścią tego wszystkiego, co się wokół niego w firmie dzieje. On się czuje jednocześnie poinformowany, włączony w to wszystko, co się w firmie toczy, a z drugiej strony też wie, że jego komunikat jest ważny. I przechodząc dzisiaj przez te slajdy, które dla Was przygotowałam, będę chciała, żebyśmy właśnie z tyłu głowy mieli to, że początkiem i w zasadzie końcem naszych działań, jeśli chodzi o HR, employer branding czy komunikację, jest właśnie to, żeby pracownik miał takie poczucie, że pracuje nie dla kogoś, tylko pracuje z kimś, że jest częścią teamu, który pracuje wspólnie na dany firmowy cel. Żeby od czegoś wyjść, to zastanówmy się, dlaczego komunikacja wewnętrzna jest w ogóle ważna. Ona jest istotna z wielu powodów. Wypisałam tutaj kilka takich punktów, na które warto rzucić okiem i o których warto myśleć, albo jeśli chcecie uporządkować proces komunikacji wewnętrznej w waszych firmach, albo jesteście na początku drogi, która ma właśnie na celu wypracowanie jakichś narzędzi, podejścia, czy ogólnie rozumienia tego obszaru. Komunikacja wewnętrzna po pierwsze pozwala pracownikom zrozumieć strategię i otoczenie biznesowe. I to jest o tyle ważne, że jeśli mamy pracownika, który pracuje w danej firmie, to on, żeby być efektywnym w tym, co robi, żeby czuć się w tej firmie po prostu dobrze, powinien wiedzieć, o co w tej firmie chodzi. I to się wydaje bardzo oczywiste, ale nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia. Ja wielokrotnie miałam okazję doświadczyć w firmach tego, że pracownicy nie do końca wiedzą, o co w danym biznesie chodzi. I to dotyczy, mam wrażenie, wszystkich branż, wszystkich poziomów stanowiska, bardzo różnych obszarów. Czasami firmom wydaje się, że jeśli mamy, powiedzmy, pracownika na linii produkcyjnej, który wkręca śrubki, to dla niego informacja o tym, jaki jest cel i po co on to robi, nie jest ważna. Ale badania pokazują, że jeśli pracownik wie, jaki jest cel, to nie jest dla niego zwykłe wkręcanie śrubek, tylko on jest w stanie robić to lepiej, jest w stanie zgłaszać pomysły, jeśli wie, że można by to było zrobić lepiej, bo wie, że to jest częścią jakiejś większej całości, do której on przykłada swoją małą rzecz, którą robi. Także niezależnie od tego, jaka to jest branża, jaki to jest poziom stanowiska, pracownicy powinni wiedzieć, o co w firmie chodzi. Powinni rozumieć otoczenie biznesowe, strategie, cele. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy, nie zawsze na takim samym poziomie, ale powinniśmy zadbać o takie ogólne obszary, o których na pewno każdy powinien wiedzieć. I tutaj bez komunikacji ani rusz, bo w zasadzie ona jest właśnie o tym. Kolejna rzecz to jest informowanie o takich bieżących rzeczach, które się dzieją. Czyli z jednej strony to, o czym mówiłam w punkcie wyżej, ogólne rozumienie biznesu, strategii, celów, czyli takie trochę, wiecie, spojrzenie z metapoziomu, a po drugie informowanie o takich bieżących rzeczach, które się dzieją, no bo to, że będziemy informować o wielkich rzeczach, no to jest okej, no ale to moglibyśmy robić, nie wiem, raz w roku czy dwa razy w roku, dawać informacje o tym, jaki mamy cel, dokąd chcemy zmierzać i o co w naszej firmie chodzi. Ale w firmie, która żyje, dzieje się bardzo wiele rzeczy w toku pracy, więc to jest istotne, żeby faktycznie dawać ludziom znać, co się dzieje, bo oni i tak będą się dowiadywać. Jeśli nie dowiedzą się tego z jakichś usystematyzowanych narzędzi czy poprzez usystematyzowane podejście, to będą plotki, domysły, nie zawsze będzie to firmie na rękę, więc warto trzymać rękę na pulsie i przekazywać informacje na bieżąco o tym, co się dzieje. Komunikacja wewnętrzna jest ważna z tego względu, że ma niezwykle duży wpływ na motywację i zaangażowanie pracowników. O tym opowiem na kolejnym slajdzie trochę więcej, z tego względu, że akurat zaangażowanie pracowników to jest mój taki potężny konik i mam wrażenie, że jakikolwiek temat ruszymy, to on
w tym obszarze zaangażowania pracowników i motywacji pracowników się mieści, także o tym jeszcze za chwilę powiem. Na pewno komunikacja wewnętrzna daje pracownikom takie poczucie, o którym mówiłam na poprzednim slajdzie, że są częścią czegoś więcej, że są włączeni w sprawy firmy, bo wiedzą, co się dzieje, mogą te informacje również kształtować, więc mają takie poczucie, że to jest mój team, moja firma i jestem tego częścią. I w komunikacji wewnętrznej istotne jest również to, żebyśmy pamiętali o dwustronnej wymianie informacji. W komunikacji wewnętrznej nie chodzi o to, żeby prezes nadał komunikat z góry, który zajdzie bezpośrednio do pracowników albo kaskadowo zatrzyma się jeszcze na kilku poziomach, ale chodzi o to, żeby również informacje z dołu szły do góry i chodzi również o to, żeby pracownicy na różnych poziomach komunikowali się między sobą. Także z jednej strony informacja góra-dół, z drugiej dół-góra i jeszcze z trzeciej komunikowanie w ramach organizacji jako takiej. Więc tych takich tematów, które trzeba planując działania komunikacyjne zadbać, jest dość dużo, natomiast one są dość usystematyzowane i układając to sobie po kolei można do tego jak najbardziej podejść w taki właśnie uporządkowany sposób, przewidując wszystkie trudności, które mogą się w międzyczasie zadziać i dbając o te wszystkie obszary, które faktycznie są istotne. I teraz chciałabym właśnie pokazać zaangażowanie pracowników. W jaki sposób takie włączenie i informowanie wpływa na to, że nasi pracownicy są zaangażowani. To, że pracownicy powinni być zaangażowani, to wydaje mi się, że większość osób zajmujących się biznesem czy HR-em wie, zaangażowanie przekłada się na mnóstwo rzeczy, powoduje, że pracownicy są bardziej usatysfakcjonowani, że są bardziej efektywni, lepiej realizują biznesowe cele, na dłużej wiążą się z firmą, więc takich powodów, dla których warto mieć zaangażowanych pracowników jest wiele, ale chciałam zwrócić Waszą uwagę dzisiaj na to, na jak wiele obszarów zaangażowania ma właśnie wpływ komunikacja wewnętrzna w firmie. Jeśli chodzi o zaangażowanie, to jednym z takich moich ulubionych modeli jest trójczynnikowy model zaangażowania, który teraz macie właśnie wyświetlony i on się składa z trzech obszarów. Poczucie przynależności do organizacji, poczucie satysfakcji z pracy i zaufanie do menedżerów i ich roli. W firmach bardzo często monitorując to, co jest dla pracowników ważne, koncentrujemy się na przykład na badaniach satysfakcji z pracy. No i super, to jest bardzo wartościowa rzecz, sporo informacji możemy z tego wydobyć. Natomiast zwróćcie uwagę, że poczucie satysfakcji z pracy jest tylko jednym z trzech komponentów, które przekładają się na zaangażowanie pracowników. Więc planując badanie właśnie satysfakcji pracowników, warto byłoby rozważyć, czy nie spojrzeć na to szerzej, skoro i tak już mają wypełniać jakieś ankiety, i nie dopytać jeszcze o kilka rzeczy. Zwróćcie uwagę, że na przykład poczucie przynależności do organizacji składają się właśnie trzy takie komponenty. Informowanie, czyli tutaj mamy komunikację wewnętrzną jak malowaną, włączenie w sprawy firmy, czyli takie poczucie, że pracownik wie, co się dzieje i jest tego częścią, czyli to jest też to, o czym mówiłam przed chwilą, i udział w sukcesie. Tu chodzi o to, że jeśli firma odnosi sukces, czy realizujemy jakiś cel, to pracownik ma poczucie, że jest tego częścią. Że to nie jest tak, że firma osiągnęła cel, tylko nasz team pracował na to i osiągnęliśmy taki cel. Drugi komponent, czyli poczucie satysfakcji z pracy i tu mamy zaufanie do firmy, bycie dumnym i odpowiedzialność za wyniki. Bycie dumnym to jest taki konstrukt bardzo istotny, że jeśli pracownicy są dumni z tego, że pracują dla danej firmy, są faktycznie bardziej zaangażowani, ale żeby oni mogli być dumni, to my też musimy komunikować, co my jako firma niesiemy dla pracowników czy dla otoczenia takiego, że pracownik może być z tego dumny, więc znowu wracamy do obszaru komunikacji. Zaufanie do menedżerów i ich roli to jest trzeci obszar i tutaj mamy autorytet menedżerów, ich oddanie, czyli czy pracownicy postrzegają, że ich menadżer się angażuje oraz kompetencje menadżerów, czy pracownicy oceniają, że ich przełożony jest osobą kompetentną na danym stanowisku i kompetentną w tym obszarze takim merytorycznym, za który jest odpowiedzialny. I ten obszar menadżerów jest o tyle istotny, że jak będziemy sobie jeszcze za chwilę o tym mówić, menadżerowie są niezwykle istotnym ogniwem w obszarze komunikacji
wewnętrznej, więc tutaj też ma to bardzo duży wpływ. I dla przykładu, żebyśmy mogli się do czegoś odnieść, pokażę Wam jedno z badań zaangażowania, jedno z bardziej znanych i też takich bardziej zwięzłych, to jest badanie G12, przygotowywane przez Instytut Gallupa i na żółto zaznaczyłam Wam takie pytania, w których widać znaczenie komunikacji wewnętrznej w firmie. Bo zwróćcie uwagę, że jeśli pracownik ma wiedzieć, czego oczekuje się od niego w pracy, to ktoś powinien go o tym poinformować. Jeśli to, co mamy niżej, jeśli pracownik miałby mieć takie poczucie, że jego praca jest ważna albo wie, co ma robić, żeby się rozwijać, to też ktoś powinien go o tym poinformować. Tu wkraczamy trochę w feedback, w udzielanie informacji zwrotnej, ale to jest feedback jest też jednym z elementów, które pokrywają nam się z komunikacją wewnątrz firmy, więc to jest też istotne pod tym kątem. Zwróćcie również uwagę na przykład na punkt drugi. Czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania pracy? To nie jest bezpośrednio komunikacja, natomiast bardzo często w firmach zdarza się tak, że pracownicy, kiedy pytamy ich ankietowo o to, czy są zadowoleni z narzędzi pracy, ze swojego stanowiska pracy, czy na przykład pytamy, czy są zadowoleni z benefitów, które oferuje firma, to okazuje się, że część z nich jest niezadowolona i później jak się dogłębniej poszuka dlaczego, to okazuje się, że na przykład nie mają informacji o tym, że firma oferuje dane benefity albo nie mają informacji o tym, że w firmie są możliwe takie narzędzia czy takie możliwości rozwoju szkoleń. I to pokazuje, że w firmach mamy czasami problem z tym, że wymyślimy super rozwiązania, że nie wiem, mamy dział HR, który jest bardzo twórczy, pomysłowy, wypracuje ileś rozwiązań, tylko zapomni o nich na przykład zakomunikować. Albo zakomunikuje raz wprowadzając dany system, a później osoba, która jest odpowiedzialna za onboarding pracownika, nie informuje o tym wystarczająco jasno. Albo komunikujemy coś do poziomu menadżerów i część menadżerów przekaże to pracownikom i te działy są super poinformowane, a część menadżerów tego nie powie, bo zapomni albo uważa, że to są bzdury i pracownik ma się zająć pracą. I wtedy, jeśli robimy takie badanie, na przykład mamy powiedzmy dużą organizację, robimy badanie, które pyta właśnie o to, jak pracownicy oceniają, czy dane narzędzia komunikacji, czy benefity, czy możliwości rozwoju, to widać różnice w poszczególnych działach i wtedy okazuje się, że faktycznie są menadżerowie, którzy o komunikację z pracownikami dbają bardzo, a są tacy, którzy nie przykładają do tego wystarczającej uwagi i wtedy pracownicy w danym dziale nie posiadają informacji, które pozwalałyby im być bardziej usatysfakcjonowanym z pracy, czy lepiej realizować swoje cele. Także pod tym kątem to jest istotne i jeśli właśnie chcielibyśmy monitorować, w jaki sposób narzędzia komunikacji działają u nas w firmie, czy w jaki sposób w ogóle komunikacja wewnętrzna w naszej firmie działa, to przy okazji badania zaangażowania też można sporo takich informacji sobie powyciągać, wyciągnąć z nich wnioski, poszukać później trochę głębiej przyczyn, które stoją za słabymi odpowiedziami na dane pytanie. Tyle o zaangażowaniu. Wracając do komunikacji. Generalnie komunikacja wewnętrzna, tak jak już powiedziałam też na starcie, jest silnie powiązana z tematem employer brandingu. I generalnie jest kilka takich rzeczy, gdzie to nam się przenika mocniej. Jeden z punktów, który jest istotny, to jest na pewno to, że każdy projekt HR, czy employer branding, czy jakikolwiek projekt, który realizujemy w firmie, potrzebuje odpowiedniej komunikacji. I to jest trochę to, co powiedziałam przed chwilą, że choćbyśmy wymyślili w HR-ze cudowne pomysły, projekty, to jeśli my ich odpowiednio nie zakomunikujemy, to ludzie nie będą z nich korzystali albo nie będą z nich usatysfakcjonowani. W employer brandingu niezwykle istotny jest przepływ informacji o tym, co się dzieje, więc tutaj komunikacja jest jednym z kluczowych narzędzi employer brandingu, bo musimy wiedzieć, co się dzieje w firmie, powinniśmy wiedzieć o ludziach, o wydarzeniach. Employer branding też, jeśli ma być przeprowadzony dobrze, to tutaj komunikacja wspiera go w tym, aby dostarczać wszystkich informacji i taka dwustronna komunikacja, otwarta i szczera, dobrze przemyślana, jest podstawą do budowania marki
pracodawcy, że faktycznie to, czy jestem poinformowany, czy czuję się częścią firmy, czy wiem, co się dzieje i czy mam możliwość komunikowania tego, co jest dla mnie ważne, ma duży wpływ na to, jak pracownicy postrzegają markę pracodawcy i czy uważają, że ta firma jest dobrym pracodawcą. I ostatni punkt pod kątem tego takiego powiązania komunikacji i employer brandingu to jest to, że ten przekaz powinien być spójny z employer brandingiem zewnętrznym. Czyli jeśli my coś komunikujemy na zewnątrz, to wewnątrz naszej firmy też powinniśmy pamiętać, jaki komunikat wypuszczaliśmy na przykład do kandydatów, żeby to było spójne z tym, co mówimy do naszych pracowników. I na co warto zwrócić uwagę, jeśli zabieramy się za komunikację? Komunikacja powinna być spójna i ta wewnętrzna, i ta na zewnątrz. Employer branding powinien być spójny z budowaniem marki, firmy jako takiej. Czyli jeśli mamy jakiś brand, nasza firma jako produkt czy jako usługa jest postrzegana w określony sposób, to nasza marka pracodawcy też powinna być z tym powiązana, powinna być z tym spójna. Jeśli jesteśmy postrzegani jako marka bardzo profesjonalna, gdzieś taka trochę może nawet, nie wiem, sztywna, bardziej korporacyjna, to nasz sposób komunikowania do pracowników wewnątrz firmy i nasz employer branding powinien mieć to na uwadze. Nie możemy mieć rozdźwięku między tym, co mamy na zewnątrz, a tym, co mamy w środku. Trzeba poszukać takich możliwości, żeby dało się to dopasować. Kolejny punkt, dopasowanie do grupy docelowej, to jest w zasadzie clue. To jest początek naszych działań razem z tym, co mamy w punkcie trzecim, czyli jaki mamy cel, do kogo chcemy mówić i o czym. Bo jeśli zabieramy się za komunikację, to zwykle jest tak, że coś się wydarzyło takiego, że wpadamy na taką myśl, kurczę, trzeba się tym zająć bardziej profesjonalnie, trzeba to w jakiś sposób ułożyć. I jeśli jest tak, że my mamy myśl o tym, że chcemy się zająć komunikacją, bo zadział się jakiś pożar u nas w firmie, to my nie mamy czasu na to, żeby układać sobie strategii komunikacji na rok czy na dwa lata do przodu, tylko my musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy ugasić ten pożar i później co zrobić, żeby te pożary nie wybuchały nam później. Z kolei jeśli naszym celem jest to, że po prostu uważamy, że to jest ważne, że uważamy, że istotne jest ułożenie komunikacji wewnętrznej, to mamy więcej czasu i możemy zastanowić się bardziej nad tym, jakie chcemy osiągnąć cele, o czym chcemy informować i jakich kanałów do określonego typu komunikatów chcemy używać, bo to jest też ważne, żebyśmy umieli dopasować narzędzia do komunikatów, które chcemy przekazać, ale o tym też jeszcze będę za chwilkę mówiła. Jeśli chodzi o grupę docelową, to ona jest o tyle ważna, że zupełnie inaczej będziemy mówić do kandydatów z młodszego pokolenia, inaczej do kandydatów z pokolenia starszego, inaczej innymi narzędziami, innym językiem będziemy mówić do pracowników na linii produkcyjnej czy na magazynie, innymi kanałami będziemy mówić do pracowników, którzy pracują przy komputerach. Więc my musimy się zastanowić, kogo mamy po drugiej stronie, jaką my mamy grupę pracowników, czy to jest grupa jednorodna, czy tam są osoby z różnych światów i trzeba będzie bardziej pokombinować pod kątem poszukiwania narzędzi, ale o narzędziach też będę za chwilkę mówiła. Istotne jest też to, żebyśmy sprawdzali, jak to nasza komunikacja działa. Bo wiecie, często w firmach jest tak, i to zarówno z komunikacją, jak i z każdym innym HR-owym czy employer brandingowym projektem, mamy jakiś pomysł, jesteśmy zaangażowani, chce nam się, wdrażamy, a potem on sobie żyje swoim własnym życiem, nie monitorujemy, czy pracownicy z tego korzystają, nie pytamy ich, czy to jest dla nich fajne, ciekawe, czy to się w ogóle sprawdza. I nie sprawdzamy, czy to dalej przystaje do rzeczywistości, która się przecież cały czas zmienia. Także ważne jest to, że jeśli wprowadzimy jakieś narzędzia komunikacji, to sprawdźmy, zapytajmy ludzi, co oni o tym myślą, zapytajmy pracowników, zapytajmy menadżerów, sprawdźmy, czy faktycznie informacje i sposób, w jaki chcemy je przekazywać, trafiają do ludzi, czy to jest dobre, a po jakimś czasie sprawdźmy, czy świat się na tyle nie zmienił, że my powinniśmy zmienić narzędzia, z których korzystamy. Bo zwłaszcza teraz ta rzeczywistość przejścia w dużej mierze na pracę zdalną pokazała, że narzędzia komunikacji trzeba zmieniać i to się będzie działo cały czas, to jest taki permanentny proces.
No i kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to na pewno narzędzia. Narzędzia powinny być uniwersalne, uniwersalne pod takim kątem, żeby dawały nam duże możliwości ich wykorzystywania. Powinny być łatwe do korzystania, intuicyjne, no bo to nie chodzi o to, żeby pracownicy musieli poświęcać dużą ilość czasu na to, żeby nauczyć się w ogóle z narzędzia korzystać, bo oni się prędzej zniechęcą, niż się za to wezmą. I jeśli mamy pracowników, którzy pracują przy komputerze, to fajnie, jakby to były narzędzia dostępne online, bo oni mogą wtedy zajrzeć sobie w każdej chwili. Widzę tutaj pytanie, także zaraz się do niego ustosunkuję. Jeśli chodzi o właśnie dostępność online, to na przykład z moich doświadczeń wynika, że bardzo często pracownicy potrzebują jakichś informacji, nie wiem, na temat na przykład benefitów, czy na temat jakichś dokumentów, które w ramach komunikacji też gdzieś udostępniamy, i jeśli oni nie mają do tego dostępu online, nie wiem, z domu albo nawet z telefonu, to obarczają komunikacją czy HR, czy menadżerów, poszukując tej informacji, której potrzebują pilnie, więc jeśli mogą sobie sami ją znaleźć, no to jakby to jest dużo lepsza opcja. Ustosunkowując się do pytania o to, jak często monitorować. Dobrą praktyką byłoby zapytać pierwszy raz w miarę krótko po tym, jak narzędzia zostały uruchomione. Czyli na przykład załóżmy, że wprowadzamy nowe narzędzie, które nam daje, nie wiem, komunikator, grupy, tak jak narzędzie HSYS, o którym będziemy dzisiaj mówić. Czyli weźmy sobie to może jako przykład. Wprowadzamy właśnie takie narzędzie, które daje nam kompleksowe rozwiązania do komunikacji. Jakie one są, to będziemy sobie jeszcze zaraz mówić. I pytamy pracowników, ja bym zapytała pierwszy raz po tygodniu, dwóch, bo wtedy mamy jeszcze takie wrażenie na żywo, będzie się pojawiło mnóstwo pytań o tym, gdzie czego szukać, co jest fajne, co nie. Takie gorące odczucia na żywo są super, więc ja zwykle pytam pierwszy raz dość szybko, a później poczekałabym na przykład kwartał, żeby zebrać kolejny feedback, a później zwykle raz do roku, kiedy pytamy też bardzo często o inne rzeczy, to jest też dobry moment, żeby dopytać, sprawdzić, czy wszystko fajnie działa. To w zależności od kultury organizacyjnej. Możemy zrobić to ankietowo pytaniem do wszystkich, a możemy mieć grupę osób z różnych działów, z różnych poziomów i po prostu pytać ich, czy mają jakieś pomysły, coś ich wkurza, coś jest fajne, coś chcieliby rozwijać bardziej. No i też my jako osoba, która załóżmy zarządza takim systemem do komunikacji, będziemy widzieć, co się sprawdza, które komunikaty do ludzi trafiają, z których narzędzi oni korzystają, a które są martwe. Bo czasami może nam się na wejściu wydawać, że kurczę, to będzie super, a okazuje się, że na przykład w tym kafelku nikt nie szuka informacji, że my powinniśmy je wrzucać w zupełnie innym miejscu. Także to jest też istotne, więc na pewno zapytałabym o pierwsze odczucia bardzo szybko po wdrożeniu. Myślę, że 2 tygodnie to jest taki czas, że już każdy się przeklika, później poczekałabym kwartał i później można spokojnie już w takim dłuższym odstępie czasu. Przechodząc dalej, jeśli chodzi o komunikację, to wrzuciłam tutaj zdjęcie krzesła, bo przy komunikacji potrzebne są takie 4 stabilne nogi, 4 obszary, 4 filary, na których to wszystko się będzie dobrze trzymać. I pierwszy to jest świadomy i doceniający znaczenie komunikacji zarząd. To jest często już taka pierwsza noga, na której się można potknąć i bardzo często w firmach faktycznie to jest taka noga, która wymaga dużej ilości pracy na wejściu, bo zarząd jest takim inicjatorem tego, żeby komunikacja w firmie się mogła zadziać. To on jest odpowiedzialny za to, żeby zarażać ludzi misją, wizją, celami biznesowymi. To musi wyjść od nich. I fajnie, jeśli mamy zarząd, który jest aktywny w życiu firmy. Jeśli mamy zarząd, który, wiecie, nie siedzi za jakimś murem, czy nawet za szklaną ścianą, ale taki zarząd, który jest z ludźmi i który się z nimi komunikuje, no to jest super sprawa. Bo mamy w zasadzie znaczną część komunikacji ogarniętą i taka najważniejsza podstawa jest tutaj zaopiekowana. Czyli jeśli zarząd jest w stanie się ustosunkowywać do tego, co jest dla ludzi ważne, komunikować i słuchać, to mamy pierwszą rzecz załatwioną. Drugi obszar, o którym już wspominałam,
mówiąc o zaangażowaniu, to są menadżerowie, bo to oni są nośnikiem komunikacji kaskadowej. Oczywiście, jeśli mamy, wiecie, małą firmę, to bardzo często to jest komunikat od właściciela do pracowników, który idzie bardzo krótką drogą, bo na przykład mamy w firmie, nie wiem, 5 czy 10 osób, ale jeśli mamy firmę dużą, im większa, tym tych szczebli będzie więcej i komunikacja kaskadowa ma bardzo duże tutaj znaczenie, żebyśmy nie wpakowali się w problemy takie, które na przykład znamy z zabawy w głuchy telefon. Bo to tak jest, że coś wychodzi, komunikat z samej góry, przejdzie z zarządu do dyrektorów, później do kierowników, do menadżerów i dopiero do pracownika. Więc jeśli mamy dobre narzędzia, które nam to wszystko zepną, jest na pewno dużo łatwiej. I ważne jest to, żeby menadżerowie byli dobrze przygotowani do swojej roli związanej z komunikowaniem. Bo badania i też moje obserwacje pokazują, że przełożony jak jest najbardziej pożądanym nośnikiem komunikatu w firmie. Bo ludzie ufają swoim menadżerom, a przynajmniej powinni im ufać. Że jeśli coś wychodzi od osoby, którą lubię, która jest mi blisko, bardziej ufam, niż jeśli to jest komunikat gdzieś tam z samej góry. I jednocześnie jest tak, że menadżerowie są często najsłabszym ogniwem w komunikacji, bo albo są zawaleni pracą i nie mają czasu, a uważają, że komunikacja nie jest ważna, ważna jest praca, 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 a nie komunikowanie, albo mają problem z tym, żeby przedstawiać odpowiednio komunikat z zarządu pracownikom, albo mają problem z tym, żeby przyjść z informacją od pracowników na górę, więc dobrze przygotowany menadżer jest tutaj solidną podstawą, ale dobrze przygotowany menadżer i tak nie wystarczy, jeśli nie będziemy mieli osoby, która nam to wszystko spina. I to jest bardzo często dział albo osoba. Jeśli to jest duża firma, no to mamy osobę osobno odpowiedzialną za komunikację. Jeśli firma, czy cały dział, jeśli firma jest mniejsza, to jest to osoba albo jest to osoba z działu po prostu personalnego. I to ona odpowiada za, po pierwsze, udrożnienie komunikacji i za właśnie wsparcie menadżerów w tym, żeby mogli efektywnie realizować swoje cele związane z komunikowaniem. Kolejną rzeczą jest to, że to jest właśnie osoba, to jesteśmy bardzo często właśnie my, osoby z działów HR, odpowiedzialne za dobór narzędzi do komunikowania. Bo ktoś musi zadecydować, jakie narzędzia będziemy używać, jakich narzędzi będziemy używać, czy będą offline, czy online, czy będzie to jakiś określony system, o czym, w jaki sposób będziemy komunikowali. I to jest też osoba, czy dział odpowiedzialna właśnie za komunikację masową. Czyli jeśli wyrzucamy jakieś komunikaty, informacje do całej firmy, to bardzo często one wychodzą z tego poziomu. No i to jest też ogniwo odpowiedzialne za to, żeby badać, monitorować, czuwać i zmieniać. Czwarty filar to są rozwinięte sposoby przekazywania informacji zwrotnej przez pracowników, czyli musimy mieć zadbane komunikacje z dołu w górę. Otwartość na to, co pracownicy do nas mówią, jeśli mówią pozytywne, jeśli mówią negatywne rzeczy. I zwłaszcza to jest istotne w korporacjach, firmy mają opracowane zasady reagowania na komunikaty takie, wiecie, niepożądane. Co jeśli ktoś na forum napisze coś negatywnego, albo coś jeśli ktoś wyśle maila do wszystkich z niepożądanym komunikatem. Co wtedy, w jaki sposób będziemy reagowali? No i przechodząc do narzędzi, bo spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby też o tych narzędziach głównie porozmawiać i pokazać Wam, co można wykorzystać. Jeśli chodzi o narzędzia, to tutaj znowu wracamy do grupy docelowej i do dopasowania do specyfiki firmy. Jeśli mamy firmę jednorodną pod kątem struktury pracowników, będzie nam dużo łatwiej. Jeśli mamy firmę, w której mamy zarówno pracowników, na przykład fizycznych, którzy nie mają dostępu do komputera i mamy pracowników, nazwijmy to w biurze, którzy mają dostęp do komputera, to musimy przygotowywać zupełnie dwa odrębne zestawy narzędzi, offline'owych i online'owych, bo i do jednej, i do drugiej grupy ten sam komunikat będziemy musieli wydać innymi narzędziami. Musimy sprawdzić, jeśli decydujemy się na jakieś narzędzia, czy pracownicy będą mieli możliwość z nich korzystania. Skupimy się dzisiaj na narzędziach online, bo
ogarnięcie i narzędzi offline i online to jest bardzo duży temat i bardzo duży obszar, więc koncentrując się na narzędziach online i tak pamiętajmy, żeby zadbać o to, żeby pracownicy mieli do nich dostęp. Czasami zdarza się, że mamy w firmach na przykład intranet, który działa i który w firmie śmiga super. Pracownik wyjdzie z biura i dostępu do komunikacji wewnętrznej nie ma. Więc dobierając narzędzia, pamiętajmy o tym, żeby pracownicy mogli mieć do nich dostęp tam, gdzie chcieliby tego, gdzie chcieliby ten dostęp mieć. Więc jeśli mamy platformę, która jest dostępna poprzez daną przeglądarkę, albo jeśli mamy jeszcze do tego opcję odpalenia jej na telefonie, no to jest super, bo jeśli mamy pracowników, którzy pracują na home office, czy pracowników w rozproszonej strukturze organizacyjnej, to każdy z nich w każdej chwili ma dostęp do tego, co jest dla niego ważne i w każdej chwili może komunikować się z innymi i odbierać przekaz i wysyłać informacje do pracowników. I dobierając narzędzia, postawmy też na różnorodność, aby zapewnić sobie zaopiekowanie wszystkich obszarów komunikacji. Czyli poszukajmy takiego narzędzia, które pozwoli nam i na wrzucanie informacji dużych do wszystkich i na komunikację bardziej one-to-one, na grupowanie pracowników, na wrzucanie informacji i takich twardych, proceduralnych i takich miękkich, które są związane z budowaniem społeczności i z dawaniem ludziom takiego poczucia, powiedzmy, fanów pracy. Więc tutaj tych rzeczy jest dość sporo. I jeśli chodzi o komunikację online, na której się teraz skupimy, to ustalmy sobie, dobierając narzędzia, które narzędzia będą nam służyły do jakich celów. Czyli jakie komunikaty na przykład puszczamy mailem, a co będziemy puszczali na komunikatorach, albo co będziemy wrzucali na przykład na forum, gdzie pracownicy będą sobie mogli do tego w każdej chwili wracać. Niezwykle istotna jest personalizacja. Żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji, w której kupimy sobie narzędzie, a potem zastanowimy się, w jaki sposób możemy nagiąć siebie pod to, żeby to narzędzie było dla nas użyteczne. Dobierajmy takie narzędzia, które będą w stanie dopasować się do nas, czyli my wiemy, co chcemy i możemy sobie to narzędzie spersonalizować tak, żeby było dla nas użyteczne. Fajnie, jeśli można je dopasować do innych systemów, z których korzystamy, czyli jeśli nam będzie współpracowało z jakimiś kadrowymi rzeczami albo da nam możliwość dołączania plików, nie będziemy musieli tych plików trzymać w innych miejscach, tylko na przykład jeśli mamy plik, który reguluje nam, jakie mamy benefity, w jaki sposób pracownicy z nich korzystają, jeśli możemy wrzucić ten plik również do narzędzia online w jakimś określonym miejscu, pracownicy mają do tego zawsze dostęp i wszystko jest w jednym miejscu. Niezwykle ważna rzecz, bezpieczeństwo danych. Zarówno pod kątem RODO, gdyby nam jakaś kontrola wpadła, jak i pod kątem takiego, wiecie, naszego zwykłego poczucia spokoju, że wszystkie dane, informacje są bezpieczne w tym miejscu, w którym są. Jeśli korzystamy z jakichś rozwiązań, które nie wiemy, czy są sprawdzone, bezpieczne, może być różnie. Jeśli mamy narzędzie jedno, w którym trzymamy wszystko, to musimy mieć pewność, że te rzeczy są faktycznie zaopiekowane. I ostatni punkt, który tutaj mam, to jest optymalizacja. Żebyśmy dążyli do tego, żeby jak najwięcej narzędzi komunikacji, które wykorzystujemy, mieć w jednym miejscu. Posłuchajcie, jeśli mamy jedno narzędzie, w którym ludzie rozmawiają na czatach, drugie, gdzie mamy jakieś grupy, trzecie, gdzie trzymamy pliki, w czwartym trzymamy na przykład zdjęcia z imprez, a jeszcze mamy inne miejsce, w którym mamy strukturę organizacyjną i można sobie podejrzeć, jakie osoby u nas w firmie są, pracownicy się gubią. I bardzo często borykamy się wtedy z tym, że pracownicy nie są w stanie odszukać komunikatów, które od nas wyszły. Więc my mamy na przykład, nie wiem, kupimy sobie 5 różnych narzędzi, tu komunikujemy, tu zdjęcia, tutaj komunikaty duże, tu małe, a na końcu okazuje się, że wszystko i tak musimy wysyłać mailem, bo pracownicy nie są w stanie odszukać tych rzeczy, które są. Więc to jest niezwykle ważne, żeby nie rozdrabniać się, a starać się łączyć jak najwięcej w jedno narzędzie.
I fajnie, jeśli to narzędzie daje nam też możliwości wykorzystywania do innych obszarów z tej naszej działki HR-owej. Jeśli możemy tam zrobić im ocenę, jeśli możemy tam zrobić badanie opinii pracowników, wrzucić ankietę odnośnie badania zaangażowania, materiały ze szkoleń, no to super, bo uczymy pracowników, że całe takie około rozwojowe HR-owe życie jest w jednym miejscu. I przechodząc teraz właśnie do narzędzia, dzięki któremu też się spotykamy tutaj dzisiaj, czyli HASYS, on generalnie daje nam właśnie możliwości skomasowania tego wszystkiego w jednym miejscu. To, co wam wrzuciłam tutaj, to jest widok, który pracownik może mieć po wejściu do danego systemu, po zalogowaniu się. I zwróćcie uwagę na ten panel wiadomości. To jest takie miejsce, w którym pracownik widzi ostatnie informacje, które się pojawiły. I to jest super, bo on nie musi zaglądać do każdej zakładki i szukać, gdzie coś się pojawiło i czy czasami czegoś nie przeoczyłem, a też my jako osoba odpowiedzialna za komunikację nie musimy wysyłać na przykład maila, że w linku takim i takim macie nowe informacje o tym i o tym. Tylko pracownik wyrabia sobie nawyk taki, że przychodzi do pracy, odpala sobie system, który spina te wszystkie komunikacyjne, HR-owe rzeczy i widzi to, co jest ważne. I tutaj też widzicie po prawej stronie inne kafelki przykładowe, do których pracownik ma dostęp, czyli tam właśnie mogą być wszystkie inne takie HR-owe rzeczy. Natomiast właśnie na tym pierwszym widoku, pod kątem komunikacji, o której dzisiaj mówimy, widzi ostatnie informacje, które się pojawiły i może sobie zobaczyć, czy już się z nimi zapoznał, czy widzi je pierwszy raz. Ja jeszcze tak, Asiu, wejdę ci w słowo, ponieważ poza tym, że jest to taki widok bezpośredni jakby w takim wewnętrznym intranecie, to jeżeli się cokolwiek nowego, ważnego tutaj pojawia, to każdy pracownik dostaje też automatyczne powiadomienia. One idą automatycznie i na mailboxa, i na taki dzwoneczek przypominający, że tam coś na niego czeka, żeby tak właśnie jak mówiłaś, wielokanałowo można było dotrzeć do tej samej informacji, żeby nikt jej nie przegapił, ponieważ wiadomo, że pracownicy to są też różne grupy wiekowe, są oni przyzwyczajeni do korzystania z bardzo różnych kanałów komunikacji. I tak jak na przykład widzimy po naszych pracownikach, no na przykład no, oni w ogóle nie korzystają z takich rozwiązań jak tradycyjny mail. Dla nich tradycyjny mail to już jest po prostu tak analogowe rozwiązanie, że po tygodniu potrafią odpowiedzieć na coś, co im tam gdzieś zalega w skrzynce. Dlatego też staraliśmy się stworzyć takie różne, ciekawe, bardziej nowoczesne, mobilne rozwiązania, które są dostosowane już do tych takich bardziej interaktywnych grup odbiorców. Także ten panel wiadomości ma także swoją wersję mobilną. To znaczy, że jeżeli korzystasz ze smartfona, to tak samo tam przychodzą ci wszystkie powiadomienia i notyfikacje, że coś fajnego, nowego dzieje się w firmie. To mogą być zarówno zwykłe ogłoszenia parafialne, jak i informacje o tym, że jest jakieś wydarzenie planowane, na które zbieramy grupę chętnych pracowników, jak też każde inne informacje, na przykład jakieś proceduralne, czy jakieś takie ważne, na przykład nie wiem, że nasza kantyna pracownicza zostaje zamknięta i że uważajcie, bo się natkniecie na zamknięte drzwi. To wszystko po prostu trafia do pracowników nie tylko w wersji desktopowej, ale również w wersji mobilnej na po prostu na ich komórki. A co ciekawsze, jakie rzeczy, które na przykład chcemy, żeby jakoś tak bardziej wizualnie je wyeksponować, to wrzucamy tutaj obok, widzicie, koło panelu wiadomości jest taki slider. No oczywiście on teraz jest nieaktywny, natomiast normalnie on się po prostu przewija jako slider, taka karuzela wiadomości i tamte ciekawsze rzeczy wrzucamy razem z linkowaniem do miejsca źródłowego, gdzie możemy sobie po prostu wejść, poczytać, pooglądać. Mhm. I to się trochę wiąże z tym, może już wtedy przerzucę slajd, bo tutaj mamy widok akurat mailboxa. Tak, to jest klasyczny mailbox. On dosyć przyjemnie wyglądał u nas w systemie, natomiast no to działa praktycznie jak taki, nie wiem, no zwykły mailbox, czy na Outlooka, czy na Gmaila, gdzie spływają również powiadomienia, że coś w firmie się zadziało, coś warto po prostu wejść i zobaczyć na intranecie. Mhm.
I właśnie tutaj na tym widoku, dlatego też chciałam przerzucić, widzicie, że mamy wersję właśnie i desktopową, czyli na komputer jest wersja mobile i to jest właśnie to, o czym Wam mówiłam wcześniej, że istotne jest to, żeby pracownik mógł korzystać z tych narzędzi, które my mu oferujemy, bo jeśli pracownik jest pracownikiem bardziej przywiązanym do swojego telefonu, to on będzie wolał te informacje mieć właśnie w tym miejscu. Także stąd warto zadbać o dobre zidentyfikowanie grupy docelowej, którą mamy, żebyśmy dali narzędzie takie, które jest super, bo tak jak Agnieszka mówi, może nam się wydawać z poziomu działu personalnego, mail to jest super, będziemy wszystko słać mailem, ewentualnie nauczymy ludzi, jak sobie robić zakładki w Outlooku, żeby mogli sobie te wiadomości porządkować i naszym zdaniem to jest wszystko, a okazuje się, że nasi pracownicy nie tego oczekują. Także mail jest takim narzędziem, które staje się coraz bardziej archaiczne, które bardziej przydaje się do komunikacji na zewnątrz, natomiast do komunikacji wewnętrznej pracownicy coraz częściej też oczekują tego, że ona będzie się działała poza mailem, albo właśnie tak jak powiedziała Agnieszka, że na maila będzie przychodziło tylko powiadomienie o tym, że gdzieś jest informacja właśnie, do której mogę zajrzeć, bo oczekują takiego trochę oddzielenia tych dwóch obszarów, żeby było im łatwiej docierać do tych informacji typowo pracowniczych. Jeśli chodzi o wysyłanie informacji właśnie czy mailbox, czy korzystamy z zewnętrznych systemów, to też jest niezwykle ważne, żeby uporządkować informacje, kiedy korzystamy z wysyłania wiadomości mailem, w jaki sposób je wysyłamy, do jakich grup. Im większą mamy firmę, tym będzie to bardziej istotne, bo robi się później na mailach totalny bałagan, wiadomości giną, ale to jest też taki trochę temat rzeka, więc tylko zajawiając temat, pamiętajcie, że mail jest narzędziem, z którego właśnie pracownicy pod kątem komunikacji wewnętrznej korzystają coraz mniej chętnie i trzeba szukać takich narzędzi, które są im znane bardziej z takiego codziennego życia. I jednym z takich narzędzi, które zastępuje typowego maila w bieżącej komunikacji, jest opcja czatu. Tutaj też macie właśnie widok, który jest dopasowany do wersji mobile, czyli pracownicy na telefonie mogą sobie z tego korzystać. I opcja czatu jest o tyle fajna, że ona daje bieżące wysyłanie informacji i bieżącą informację zwrotną. Generalnie w firmach często jest tak, że jeśli są jakieś tematy takie, wiecie, większe, to one są wrzucane albo na przykład na forum, albo w określonych folderach, co też Wam zaraz pokażemy, albo są właśnie wysyłane maile. Natomiast załatwianie szybkich spraw na tu i teraz bardzo często odbywa się na poziomie czatu. Kiedyś ludzie podchodzili do siebie do biurka, teraz pracujemy w rozproszonych strukturach, pracujemy w home office, więc podejście do biurka bardzo często w ogóle nie wchodzi w grę. Poza tym firmy są coraz większe, więc nawet jeśli pracujemy wszyscy w jednym biurze, no to szybciej jest do kogoś coś napisać. Kiedyś też więcej dzwoniliśmy, teraz ludzie mniej dzwonią, więcej piszą, więc komunikator, który daje możliwość szybkiej wymiany informacji, one to one, ale też w grupie, na przykład w ramach teamu, który nad jakimś projektem pracuje, albo w ramach działu, szybkie informowanie sprawdza się naprawdę dużo lepiej niż przesyłanie maili. Nie wiem, czy Agnieszko tutaj coś do czatu chciałabyś? Nie, to tak samo jak to już powiedziałaś o tych grupach, że te grupy fajnie się po prostu tworzy na tym czacie, że jeżeli mamy zespoły projektowe, no to one mają swoje własne grupy. Jeżeli mamy, nie wiem, zespół testerski, to on ma swoją grupę. Jeżeli mamy po prostu jakieś tam rzeczy związane ogólnofirmowe, to mamy kanał po prostu ogólnofirmowy. Tutaj można po prostu sobie to fajnie jakby posprzątać, tak jak to się kiedyś robiło po prostu w folderach na Outlooku, i komunikować bezpośrednio po prostu na stworzone kanały, żeby po prostu nie wszystko wrzucać w worek zbiorczy, ale żeby sobie to po prostu sprytnie rozdzielić kanałami. Dokładnie. Tutaj z kolei przygotowałyśmy dla Was widok
forum, grupy, w zależności od tego, jak będziecie w firmie chcieli to nazwać i w jaki sposób do tego podejść, ale clue jest to, że zwróćcie uwagę, mamy możliwość tworzenia grup, takich miejsc, w których gromadzimy informacje na dany temat i to bardzo porządkuje, bo daje nam możliwość w krótkim czasie dotarcia do tych informacji, do których chcielibyśmy wrócić. I tutaj widzicie, i są takie twarde, typu szkolenia BHP, ale są też miękkie, poświęcone hobby czy wyjazdom integracyjnym, gdzie możemy sobie wrzucać wątki, zdjęcia, rozmawiać, umawiać się na jakieś tematy i wszystko jest fajnie uporządkowane, bo na poziomie czatu rozmawiamy na bieżąco o jakichś rzeczach, a tutaj mamy możliwość pogrupowania sobie tych rzeczy i przechowywania takich rzeczy, do których pracownicy często będą wracać, bo to tutaj możemy właśnie wrzucić informacje o benefitach, czy właśnie informacje odnośnie wyjazdów integracyjnych, które mamy w planie. I tutaj ta komunikacja właśnie jest taka nie tylko od góry do dołu, ale też na poziomie pracowniczym, ponieważ pracownicy mogą sobie sami tworzyć takie grupy, mogą to być grupy prywatne, zamknięte tylko do określonych osób, mogą to być grupy publiczne, możemy w tych grupach zapraszać się wzajemnie, czyli sobie po prostu wysyłać zaproszenia i informować się o tam danym nowym wpisie. To się bardzo fajnie też sprawdza przy organizacji eventów firmowych, kiedy po prostu zbieramy tam uczestników, oni nam potwierdzają, czy są zainteresowani, czy nie są, być może będą. Wrzucamy tam również sobie zdjęcia, jakieś aktualizacje. No naprawdę tam na tych grupach może się bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy dziać i pracownicy często przejmują tą komunikację, że nawet jeżeli ta grupa została utworzona odgórnie, to często ta komunikacja się tak fajnie rozwija, że tam się w środku dużo, dużo ciekawych rzeczy podzieje na poziomie pracowniczym. Oni mogą sobie właśnie i komentować, i lajkować, i emotikony wstawiać. Także no naprawdę to jest takie bardzo, bardzo przyjemne, że pracownicy no, przyjmują tą naszą komunikację. To jest chyba bardzo na plus. To fakt. I to jest też właśnie takie narzędzie, które daje możliwość pracownikom, tak jak mówisz, bycia właśnie twórcą tego, co się tam dzieje. I to jest super, bo zwróćcie uwagę, jeśli mamy na przykład, nie wiem, dział, który mamy 5 osób, które są razem w jednym pokoju. Pracują w jednym biurze, są razem, to mogą sobie rozmawiać na jakieś tematy, ale jeśli mamy osoby, które pracują w rozproszonej strukturze, albo mamy osoby, które pracują na home office, albo mamy firmę większą i mamy pracowników z różnych działów, które przecież nie mają takiej możliwości, żeby się na co dzień gdzieś na korytarzu minąć 10 razy i omówić jakiś temat, a tutaj mają możliwość takiego poznania się bardziej i budowania społeczności właśnie pod kątem tematów, które są dla nich ciekawe, atrakcyjne, które są dla nich wspólne, więc to jest niezwykle z jednej strony super komunikacyjnie, a z drugiej strony bardzo fajnie działa na taką integrację pracowników i budowanie społeczności. I jeśli chodzi właśnie o budowanie społeczności, to tutaj właśnie na poziomie narzędzia HACCP mamy możliwości i wrzucania galerii i tak jak przed chwilą widzieliście na poziomie tych grup informowania o wydarzeniach, więc to jest coś, co właśnie buduje takie poczucie i chęć bycia razem. To jest to, o czym mówiłam już Wam na poziomie badania zaangażowania, że pracownicy muszą czuć się częścią tej firmy, w której są. Jeśli mają w firmie ludzi, których lubią, z którymi się dobrze czują, to oni będą z jednej strony bardziej zaangażowani, a z drugiej strony chętniej w tej firmie pozostaną dłużej, bo mają tam po prostu ludzi, z którymi coś ich łączy. Więc to dla naszej firmy też będzie zawsze na plus. Budowanie społeczności. Jeśli mamy narzędzie do komunikacji, które nas w tym wspiera, no to to jest super rozwiązanie, ułatwia nam to bardzo i tak jak Agnieszka mówiła właśnie na poprzednim slajdzie, pracownicy później sami już sobie te takie mikrospołeczności tworzą i sami o nie dbają. Tutaj macie właśnie widok dostępnych galerii. To jest super sprawa. W firmach, w których byłam, w których były takie możliwości, żeby gdzieś
gdzieś gromadzić zdjęcia ze wspólnych wyjazdów, wydarzeń i tych formalnych, i tych takich całkowicie luźnych. Jest to super, bo ludzie do tego chętnie wracają. Później przychodzą nowe osoby i mogą sobie zobaczyć, co się tam działo, nie wiem, 10 lat temu. Czy, nie wiem, szykujemy jakieś, ktoś ma powiedzmy 5-10-lecie pracy i chcemy mu przygotować jakiś kolaż, no to wszystko tam jest. Można sobie do tych zdjęć wrócić, więc galerie są moim zdaniem jednym z takich fajniejszych rzeczy do budowania społeczności. Też tak uważam i tak patrząc, bo mam oczywiście statystyki podpięte pod wszystkie te narzędzia, tak żeby można było wiedzieć, ile osób to przeczytało, ile osób tam weszło, kto tam wszedł. No to galerie się zdecydowanie cieszą największym powodzeniem. Tam praktycznie nie ma pracownika, który by sobie nie przejrzał przynajmniej swoich albo zdjęć kolegów z zespołu. To fakt. I odnośnie budowania społeczności, tu jeszcze jest... To jest takie dodatkowe narzędzie, słuchajcie, jeżeli korzystacie z Facebooka, to jest po prostu wall. I my mamy w systemie też takiego walla. Ten wall jest na poziomie zarówno publicznym, jak i prywatnym. Więc ta komunikacja też może schodzić do poziomu właśnie wallowego. I na tym wallu można sobie po prostu wrzucać zarówno informacje, jak i zdjęcia, filmiki. Dokładnie funkcjonuje to jak na Facebooku. I ludzie bardzo to lubią, ponieważ na przykład tutaj można sobie jakieś odznaki pracownicze dodać, można się podzielić właśnie jakimś nagraniem z jakiegoś wydarzenia, można też wrzucić szybką informację, że kogoś na przykład nie będzie w danym terminie. Więc to jest takie naprawdę przyjemne miejsce do komunikacji takiej bezpośredniej, może nie do takiej twardej, ale właśnie do tej społecznościowej. Mhm, dokładnie. I fajne jest też to, że jeśli to jest zbudowane w sposób, który pracownicy znają z innych mediów społecznościowych, z których korzystają, no to jest dla nich przeskok o tak i oni są w stanie z tego narzędzia korzystać. Nie muszą się... Od razu na dzień dobry, bez żadnego szkolenia, bez żadnych problemów, po prostu wchodzi, wie gdzie lajkować, wie gdzie komentować i jak to udostępniać. Dokładnie. I tutaj Wam jeszcze od razu pokażę odnośnie też budowania społeczności, ale też takiego przekazywania informacji o pracownikach, których mamy. Tutaj też jest widok bardzo bliski temu, który znamy z mediów społecznościowych, więc też super, bo jest to bardzo intuicyjne. To po prawej stronie to jest właśnie wall prywatny, osoby, która po prostu sobie tam wrzuca jakieś informacje, tutaj wiadomo, ona jest miłośniczką kotów, więc tym kontentem się dzieli. Natomiast po lewej stronie macie taką wizytówkę pracownika, którą możecie sobie stworzyć i każdy pracownik po prostu poza zamieszczeniem tam zdjęcia dodaje też takie podstawowe informacje o sobie i to się mega przydaje w przypadku, kiedy przychodzą do nas nowi pracownicy. Nie musimy po prostu wtedy się zastanawiać, jak ten ktoś wygląda i nie wiemy na przykład do kogo podejść, czy też od razu wiemy, czym on się zajmuje, od kiedy jest w firmie. Po prostu mamy takie pierwsze informacje o nim właśnie w takiej wizytówce. Ta wizytówka jest też dostępna z poziomu walla. Dokładnie. I to jest właśnie też to, o czym mówiłam wcześniej, że jeśli mamy w narzędziu, w którym korzystamy, wszystkie informacje dostępne i też o ludziach, że nie musimy gdzieś szukać struktury organizacyjnej i dopasowywać twarzy, tylko mamy to wszystko w tym jednym miejscu, bardzo to oszczędza pracownikom czas. Nie wiem, Agnieszko, czy jeszcze coś chciałaś dodać odnośnie systemu? Tutaj mieliście tylko taką próbkę różnych takich na podstawowych funkcjonalności właśnie modułu komunikacja, bo tak naprawdę tych narzędzi jest ogrom. My przez wiele lat rozbudowywaliśmy moduł komunikacji po to, żeby on był jak najbardziej atrakcyjny i jak najlepiej docierał z różnymi informacjami do różnych grup odbiorców. Ja dla przykładu jeszcze powiem, że możemy zamieszczać też mini ankietki, kiedy na przykład chcemy się zapytać pracowników chociażby, czy wolą pracować zdalnie, czy z biura, czy na przykład możemy wysyłać im różne powiadomienia okazjonalne, typu na przykład wiemy, że są czyjeś urodziny i wtedy cała firma jakoś to świętuje wzajemnie, pojawiają się takie powiadomienia. Także jakby jest ogrom możliwości tworzenia takiej żywej społeczności, nie tylko wymiany informacji, ale też różnych zainteresowań, pasji, takiego wzajemnego angażowania się też w różne działania. Tak, to fakt, to jest wszystko bardzo cenne. Mi się też z tych narzędzi, które są dostępne, bardzo podoba też taka opcja zgłaszania pomysłów, które pracownicy mają. Ja, taki idea. To jest też to jest też super sprawa, bo ona może do komunikacji tej, o której mówiłam dzisiaj, nie nawiązuje aż tak bardzo, ale jestem fanem takich rozwiązań, gdzie pracownicy faktycznie, jeśli mają jakiś pomysł, mamy narzędzie, które
w którym mogą to zgłosić i gdzie my możemy to zbierać, bo bardzo często jest tak, że pracownicy pomysły mają, ale my w firmie nie mamy pomysłu na to, w jaki sposób to zbierać i później z tego korzystać, więc jeśli mamy takie rozwiązania, no to to też bardzo dużo nam ułatwia. Za dawnym czasem to były takie skrzynki ustawiane w firmach, gdzie można było wrzucać po prostu na karteczkach napisane pomysły, natomiast w przypadku młodych ludzi to jest to tak po prostu dla nich oldschoolowe, że... To prawda, bardziej niż e-mail. Zachęcam do zbierania tych pomysłów jednak online'owo. Zdecydowanie. Także podsumowując, chciałabym, żebyście pamiętali o tym, że planując komunikację, czy planując wszystkie rzeczy związane z obszarem HR, czy employer brandingu ogólnie patrząc, żebyśmy mieli z tyłu głowy to, że naszym celem jest, żeby pracownik czuł się częścią firmy, w której jest. On wtedy jest bardziej zaangażowany, bardziej efektywny i faktycznie wpływa na to, jak ta firma się rozwija dalej. Także dajmy ludziom narzędzia takie, w których będą się czuli dobrze, z których będą chętnie korzystali i które będą wsparciem w ich pracy i w takim codziennym byciu razem w grupie, a nie będą kulą u nogi, bo z tym też różnie bywa i jeśli wprowadzimy narzędzia, które są nieprzemyślane albo wprowadzimy zbyt dużo naraz rozbudowanych, pracownicy nam się po prostu w tym pogubią, więc lepiej to wszystko spiąć w jedno i faktycznie dbać o to, żeby narzędzia naszych pracowników wspierały. Ja tutaj podrzucę jeszcze do siebie kontakt, gdybyście mieli jakieś pytania, śmiało możecie, czy przez social media, czy mailem, jeśli coś Was zainteresowało bardziej, jakiś temat mogłabym rozszerzyć, to też śmiało zachęcam do kontaktu. No i z mojej strony tyle, chyba że jeszcze na coś mogę odpowiedzieć, to śmiało pytajcie. No właśnie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to jest jeszcze ten moment. Ja tą całą prezentację, znaczy w ogóle całe spotkanie dzisiejsze jest nagrywane, także dostaniecie to w wersji takiej też po prostu z linkiem do nagrania, żebyście mogli sobie wrócić do jakiejś treści, ewentualnie właśnie, żeby teraz nie zapisywać na szybko Asi kontaktu. Mamy pytanie? Nie, chyba nie ma pytań. Nie. No nie, faktycznie. Nie ma. W razie gdyby się pojawiły, to śmiało piszcie. Może coś się pojawi jeszcze po czasie, bo tak też często bywa. Mhm. Jeszcze przypomnę, że teraz w okresie wakacyjnym, lipiec, sierpień, nasz cykl webinarowy jest czasowo na urlopie. Spotykamy się we wrześniu. Będzie, jeszcze na ten moment nie mogę powiedzieć, jaki to będzie temat kolejnego webinaru, ale na pewno będę już z początkiem września informować, zapraszać. No i spotkamy się po prostu już wtedy po wakacjach. Także ja Państwu serdecznie dziękuję. Ja również. Bardzo było mi miło spędzić tutaj z Wami ten czwartek, samo południe. Samo południe, dokładnie. Dokładnie. Życzymy bardzo udanego popołudnia i już w sumie udanego też weekendu, bo to już trochę tak jesteśmy jedną nogą weekendowo. To prawda. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.